Rzeczoznawcy chcą zrobić jak najwięcej tych szkód, chcą to zrobić jak najszybciej i nie ma co ukrywać. Robią to czasami niedokładnie. Ja nie mówię, że wszyscy robią źle i tak dalej, natomiast my na naszej konferencji po raz trzeci pokazujemy te błędy, nie staramy się zamiatać tego pod dywan. Po każdej naszej konferencji tak naprawdę widzimy tą różnicę. Przede wszystkim rzeczoznawca, podchodząc do pojazdu, nie zapoznaje się z przebiegiem zdarzenia i opisując uszkodzony pojazd, opisuje wszystko, co widzi na tym pojeździe. Drugą rzeczą, bardzo często rzeczoznawcy zapominają o wyskalowaniu miernika lakieru. Jest bardzo ważne, żeby pomierzyć powłok lakieru na pojeździe, na elementach, które są do wymiany, czy te elementy były wcześniej polakierowane, czy są elementami już używanymi, tak? Rzeczoznawca, podchodząc z automatu, to po prostu automatycznie podchodzi, pomierzy tą powłokę, nawet nie zwróci uwagi na to, że same odczyty z miernika zupełnie są odmienne od tego, co powinno być. Nie zastanowi się na tym, że na jednym elemencie pomierzył jest kilkanaście mikronów, a zaraz obok mierzy jest kilkaset. Kolejnym błędem rzeczoznawcy jest nieprawidłowa ocena samych zakresu uszkodzeń. Często rzeczoznawcy tak naprawdę przy elementach znacznie zniszczonych potrafią zadać elementy do naprawy, gdzie ewidentnie te elementy nie powinny w ogóle być naprawiane. Często w drugą stronę. Element, który ma niewielkie uszkodzenie, rzeczoznawcy dają go do wymiany, tak? Ze względu na nacisk poszkodowanego przy tym pojeździe lub nacisk warsztatu. A to rzeczoznawca powinien zdecydować, czy dany element można naprawić, czy on podlega naprawie technologicznej, czy jest jakaś technologia naprawy tego elementu, czy też nie. Po to też jest rzeczoznawcą.